Hej, cześć Iwanowa, z tej strony Jasko. Dzisiaj witam was w grze Night Blights. Jest to gra horror wzięta z Game Jolta, z tego co pamiętam. Jakby co, to link macie w opisie. My sobie zaczniemy. Press A or D to turn pages. Press A to select the day of the week to play. Okej, czyli A, D, żeby wybierać strony. Press E, żeby wybierać noc, którą chcemy grać. Night Blights. You play as a small child and must protect your family and yourself from infestation of Night Blights. The game was created by a single developer as part of student project. Please enjoy. Okej, czyli to jest gra zrobiona przez jednego pana. The Night Blight. As the sun does go down and up come the moon, the terror from the darkness will arrive soon. Do we hide in the shadow and strike sudden and quick, but sometimes more mischievous. Nie wiem co to znaczy. And you they shall trick. Okay. Here is the goal and trust this rule of thumb. You must survive until morning when the daily does come. So be warned and may it fill you with fright. There is nothing more scary than a hungry night blight. Okay. Monday, safe in your bed. Or so it might seem. They come from below whilst you slumber and dream. As they close in, they will growl and make noise. Best feed them quickly with one of your toys, okay. Whenever the shadow of the night falls onto the globe, you can be grabbed from any wardrobe. Best keep your eyes peeled and their doors far minish. Shoot, else they will leap out their sharp teeth shall cut. Dobra, troszeczkę takie skomplikowane dla mnie do przeczytania. Przepraszam bardzo, wiem, że mój angielski nie jest dobry. Jak grać? Movement w sad, kuźwa, nie przeczytałem, ja pierdzielę. Nieważne. There is a night blight under your parents and your sister beds. Okay, press A to skip. Czyli tak, musimy, z tego co widzę, musimy iść na dół, tak? Na dół i na dół. Okej, na dół, jedno jest na dole, drugie jest na górze. Okej. One more time. Jezu, jak to szybko lata. Masakra. 7 a.m. Action, pick up, drop. Running, tired, danger. Okej, czyli możemy biegać, ale jak się zmęczymy, to po nas. To jest jakaś rakieta, możemy to podnieść. O, będziemy się bronić rakietą, co wy na to? Możemy to rzucić też. A nie, poczekajcie, ja wezmę tą rakietę, bo tam z tego co pisało, to było można feedować te rzeczy tym jak zabawkami swoimi, tak? Dobra, jeden jest pod naszym rodziców łóżkiem. Możemy tam jakoś wejść albo coś? Czy to tutaj jest, czy to jest gdzieś w jakimś innym łóżku, pomieszczeniu? Nie możemy tutaj, nie wiem, nie... Co się właśnie stało? Dlaczego ja poleciałem do góry? Ej, co? Co się... What the fuck? Dobra, chyba skoczyłem. Poczekajcie, bo jeden jest... Coś jest pod moich rodziców, u rodziców łóżkiem. What the fuck? Poczekajcie, może ja wezmę tą zabawkę jednak, wiecie? Bo ja nie wiem, co to było. Ty, ale mnie ciarki przychodzą, ja pierdzielę. Ale mnie ciarki przychodzą, ja nie mogę! Masz! Żryj! Kimkolwiek jest! What the fuck? Where are you? Może zejdę na dół, co wy na to? Okej, mam tutaj zabawkę, łap zabawkę, panie! Okej? Dobra? Dobra zabawka? Chyba dobra, tak mi się wydaje, nie wiem. Chyba dobra zabawka. Masz może jeszcze jedną? One of the wardrobes or the fridge need to be shut. Okej, czyli poczekajcie, musimy znaleźć drugie, ale szczerze to nie wiem nawet co to jest tak naprawdę, wiecie? The upstairs parents' bed need to be fed a toy. Okej. One of the wardrobes or the fridge need to be shut. Aha! Okej, rozumiem. Tu masz. Poczekajcie, wezmę zabawkę, okej. Czekajcie. Idę! Idę, już zamykam, czekajcie. Już idę, ale nie zabijajcie mnie tam. Dobra? Już wam dam. Zamknę, znaczy się. Cholera, to tam jest w środku. Masz zabawkę. Nie chcę zabawki? Cholera! Puść to, deklu.
Okej, okay, zamknąłem. Okej. Okay. I co teraz? One of the wardrobes. Co to jest wardrobes? Ja się zastanawiam. Gdzie to wydaje dźwięk? Where the fuck are you? Ja chcę zabawkę! No chodź tu do mnie, zabawko! Gdzie to się drze na mnie? Wardrobes. No to mi się... O, znowu, kurde. Lodówka zasrana się otworzyła. Zamknij się i nie otwieraj się, kuźwa. Nie pozwalam ci. Przecież ja zmarnuję wszystkie zabawki, zanim ja w ogóle cokolwiek tutaj zrobię. Masz. Cholera jasna. Poczekaj, panie, no weź to. O, dobra, mam już to, dobra. Poczekaj. Mam nadzieję, że nie zginę, jak będę ten. Kurde, brzmi jakbym był jakimś, nie wiem, Dark Vaderem albo czymś. O, w dupę jeżdżę, dobra. Okej, you died, okej, czyli to jest wardrobe, czyli to jest szafka, okej, spoko. Okej. Oh, keep your distance, okidoki. Czyli może być też w mojej szafie na przykład, albo w szafie moich rodziców, albo siostry. Dobra, rozumiem, dobra. Siostrzyczko, nie obawiaj się, ja zamknę ci szafę. Tylko powiedz mi, gdzie jesteś. Please tell me. Dobra, tu jest jeden, chyba widziałem. Nie ma go tutaj, dobra. W szafie też go nie ma. Okidoki, dobra, lecimy w takim razie w dół. Jeszcze tutaj z tego, co widzieliście, jest dużo nocy, albo przynajmniej tak się wydaje, że jest dużo nocy. Znaczy, jest, powiedzmy, dużo nocy, prawda? Myślę, że to przejść sobie w paru odcinkach. Poczekajcie, siostra, gdzie tu był pokój siostry? Tam był pokój siostry, czyż nie? Tak, to był pokój siostry, dobra. Jesteś tam na dole? Chyba ci nie ma, dobrze. Poczekaj, panie! Weź tą zabawkę! Kuźwa, co... O, dobra, wziąłem, dobra. Where are you, guys? Where are you? Ale niosłem tamtemu zabawkę wtedy, prawda? Nie powiecie mi, że nie. Niosłem zabawkę. Feed me? Where are you? Poczekaj. Poczekaj. Mam cię sfidować, dobra. Tylko powiedz mi, gdzie jesteś, okej? Okay? Dajesz mi tipy, kurde, tipy mi dajesz. Proszę was, dajcie mi tipy. Naprawdę. Dobra, tutaj nie ma. Pójdziemy na górę, zobaczymy, może gdzieś w rodziców pokoju będzie ten. Poczekajcie. Tym razem nie ma... No dobra, idę już! Dobra! Bierz to. Masz, dobra. Czyli jednak tam byłeś. Miam, powiadasz? No. Ja wiem, moje zabaweczki są dobre. Szkoda, że mi wszystkie kuźwa kradniesz. Jak ja potem będę się bawił, he? Gdzie się znowu coś otworzyło? Poczekajcie, chyba szafa, wiecie? Nie, jednak nie szafa. Chociaż? Tak, szafa jednak, ej. Okej. Wypierdzielaj mi stąd, głupi mały jakiś, nie wiem czym, ty w sumie jesteś, wyglądasz jak kod z tego, z Alicji w Krainie Czarów normalnie. O, tam jesteś? A jak ja mam się tam na górę dostać? Masz. One of the world or fridge need to be shut. Okej, idę do lodówki. Lodówka otwarta? Kuźwa, lodówka zamknięta, czyli gdzieś musi być szafa. Może być chyba też szafa w moim pokoju, tak mi się wydaje, nie wiem. Pójdę naprawdę do szafy siostry. Poczekajcie, zobaczymy. Jezu, znowu się wystraszyłem. Tak, tutaj, o, dobra. Nie, jednak nie tu, kuźwa, nie tu. W górę. Ale zaraz dostanę pewnie po dupie. Ale dostanę po dupie za chwilę pewnie. Poczekajcie, może być też mój pokój, jakby nie patrzeć, prawda? Tam jest jeden, dobra, widzę go. Łapaj. Masz? Szafa. Dobra. Okej, okay. Jedno zamknąłem. Czy może też być moja szafa? Ej! Czy może też być moja szafa? Nie, to by nie miało sensu. Fucking shit! Ale się otworzyła, ja pierdzielę. Może u mnie też będzie coś takiego? Nie, na szczęście u mnie takiego czegoś nie ma. Dobra, jest. Trochę mi to przypomina też Five Nights at Freddy's, jakby mnie patrzeć, bo... Też tutaj, o, jest. Dobra, słyszę. Jest tutaj, o, może? Nie ma. Szafa? Szafa zamknięta, dobra. Tutaj się otworzyło, chyba na górze, wiecie? A jak, wiedziałem. Poczekajcie, pójdziemy. Chodź na dół, pójdziemy do siostrzyczki, zobaczymy cię. Ale w ogóle, ty, co, ja jestem sam w domu, bo tu w sumie ja ich nie widzę, jakby nie patrzycie. Come on, what the fuck. Masz. Dobra, rozumiem, lubisz moje zabaweczki, no dobra. Jakiś fetysz, kurde, masz z tymi zabawkami, naprawdę. Otworzyłaś chyba lodówka, wiecie? Boję się podejść do tego okienka, bo tam też może coś być, jakby nie patrzeć. Okej, lodówka już jest otwarta prawie na oścież. Szybko. Lodówka mnie, kurde. Znaczy, zabawka mnie, kurde. To jest ten? To jest, jak on się nazywał? Ja wiem, jak on się nazywał. Poczekajcie, to jest... Ja nie mogę. Kurde, ej, dobra, jeżeli wiecie, co to za zabawka, to będę z was dumny. Powiedzcie mi, co to za zabawka, bo ja nie pamiętam, kurde, nie pamiętam. Where are you? Dobra, znowu coś się otworzyło, chyba szafa się otworzyła, wiecie? Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. Ej, bez jaj. Zsieć tam, kuźwa, dość w środku, jak do ciebie mówię. No coś jest?
Nie, oczy się nie świecą, czyli tam nic nie ma, dobra. To się nazywało coś na fy chyba. Ja nie mogę, no nie pamiętam. Ej, słuchajcie mnie, nie pamiętam, kochani. Masz, żryj to kuźwa, żryj. Szafa zamknięta, dobra. Znaczy szafa, teraz zamknąłem szafę. Biegniemy tutaj, o może tutaj też będzie otwarta. Nie, tutaj zamknięta, zobaczymy u mnie. Moja też zamknięta, okej. What? Lewo co cię fidowałem, panie! Panie kuźwa, usuń dupę, znaczy ogarnij dupę. Proszę cię, naprawdę, ej. Ja tu na spokojnie do ciebie podchodzę z takim kochanym akcentem, a ty do mnie, że ty już się otwierasz tutaj i zamykasz? No please, po prostu please, no. No please. Mogę najpierw pójść do siostry, wiecie? To było przerąbane. Oh fucking shit, jak śmiesz otwierać moją lodówkę? Jak śmiesz otwierać moją lodówkę? Nie śmiej nawet. Ja nie pamiętam, jak on... Ferbi! Ferbi się nazywały! Ferbi, wiedziałem, że tak to się nazywało, wiedziałem. Okej, szafa zamknięta, czy jesteś tutaj pod spodem? Nie macie, dobra. Dobra, wiecie co? Zamknę, spróbuję może zamknąć? Nie ma, okej. Jak długa to noc będzie trwała? Czy ona... What the fuck, ty ja mogę latać? O, patrzcie normalnie, no. Jestem na jakimś... na jakiejś szafce jestem. No i chyba nie powinienem stać, tak mi się wydaje, wiecie? Tak mi się wydaje. I'm not sure, ale nie, w sumie... Skoro tu jest zabawka, to jakoś na pewno tutaj dało... na pewno można wejść, tak? No patrzcie, normalnie mogę latać, no. Okej, coś słyszę. Coś słyszę. Tam na górze nie ma szans, żeby się tam dostać. Pójdę do pokoju chyba siostry, zobaczę pod łóżkiem, może coś tam będzie. Jest tam? Nie ma. Szafa? Zamknięta? Tu nic nie ma, dobra. Może na przykład zobaczę tą szafę. Dobra, zamknięta. Cholera, nie śmiej się ze mnie, panie. Gdzie dzwoni telefon? O, w dupę i przestał dzwonić. Ja pierdzielę, a już chyba zabawek nawet nie mam. No teraz skoro ja nie odebrałem telefonu, to znaczy coś jest niedobrego w domu się dzieje, tak? Więc kurde, może rodzice przyjedźcie do mnie tutaj, a nie? Ja nie wiem. Stoicie i kurde nic nie robicie, no przecież to jest masakra, please, come on. Please, God. No. Come on, no tak to być nie powinno przecież, hello, please. Tu jest zamknięte. Gdzie jeszcze coś może być otwartego? No, pokój siostry, zapomniałem sprawdzić, no w sumie racja. Wypierdzielaj, co się znowu otworzyło, nie wiem czy to lodówka była, czy coś na górze. Ale wiecie co, pójdę na chwilę może, nie wiecie co, wezmę tą zabawkę, bo mi już tam na górze brakuje zabawek, więc wolę nie ryzykować i po prostu polecieć do góry z zabawką. Wiem, że może trochę długo będę biegał, ale trudno się mówić. Poczekajcie, dobra, tutaj jest ten, widzę, masz? Gdzie dzwonił telefon? Tam jest otwarte! Kurde, nie mogę tam wskoczyć, ja pierdzielę. Okej, jestem w dupie, a tam jest otwarte, super! Super! I saw it. Może u mnie coś będzie otwartego teraz? O! Patrzcie, jakie skurkowane u mnie chcieli wejść. Okej. Lepiej nie ryzykować z takim czymś. To jest naprawdę potężna moc, magiczna moc potężna. O! Krzesło też mogę zabrać. Dobra, czyli to też chyba zalicza się jako zabawka, tak mi się wydaje. Leć do góry. Mogę tak o tutaj podlecieć? Ty tutaj znowu coś napisali? A nie, dobra, to już było wcześniej, dobra. Okej, już idę, już. Czy ja to mogę tak w nieskończoność grać, czy jak on to rozumie? Bo tu w sumie, no hello, tutaj skoro jest parę dni, parę nocy, to... A poczekajcie, a która jest w ogóle godzina? Jest tutaj gdzieś zegarek? Słyszę gdzieś zegarek ciągle. Jest noc. I to się rusza. Okej, w takim razie jest szósta. The upstairs parents... Okej, need to be feed a toy. Okej, czy to jest zabawka? Ej, proszę powiedz mi to, że to jest zabawka, bo ja już nie mam zabawek, ej. Naprawdę, masz. Kuźwa, to nie jest zabawka. O ja pierdzielę, dobra, to się chyba wkąpałem, wiecie? Chyba się kuźwa wkopałem, o ja pierdzielę. Idź, panie. Idź. Tu jest zabawka, dajesz mi zabawkę. To nie jest zabawka? Ej, no mi już się zabawki kończą, kurde. On już zmęczony jest, to dziecko, zmęczone już ono jest, popatrzcie na to. Widzicie? Dajesz, masz! Jest! Tuesday Unlocked! Pięknie, super, jestem z ciebie dumny, aż mi normalnie... nieważne. Okej, w takim razie ja wam przejdziemy sobie następną noc w następnym odcinku, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, bye, widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało. I komentarz. Na razie, cześć, trzymajcie się, pa, bye, widzimy się już niedługo. Psz!